A czemu nie ten hard Robię disk? nagranie. Czemu nie? Bo w więzieniu siedzę i restart był i dalej siedzę. 2 minuty mi zostały do odsiadki. Dobra. K2 to jest 22. A co to są, dwie minuty? Co to jest? Jakie 2 minuty? No to jest stare 2 minuty, że od znów 20 mi naliczyło, nie wiem czy rozumiesz. Lubo panu, wbijaj na Wastelanda. I dziecko musi cię ten uspokoić. Wiem, czekaj, muszę ograbnąć tu. Zaraz pozamykam się i wiesz. Grubokrojone już kurde dziecko ma. A nie dziwię się, jakby na zielonej szkole ostatnio, czy tam na obozie jakimś. Będzie chyba nie, ciężko na Altice. Na Altice jeszcze jest 22 ludzi, nie? Co mówisz? 22 ludzi jest na tym K2. No ale wybije więcej. Czuję to. Tylko strasznie duża ta mapa, wiesz? No to może być problem. Capture Base jest gdzieś po drugiej stronie świata. Ty nic nie rozumiesz, grubo okrany. Wejdź na streama i se przeczytaj tytuł. Bo nie wiem, o co ci w ogóle chodzi, powiedz mi. Mam 20 km do najbliższego od czegoś, gdzie się... Co się w ogóle ma? To już wolę chyba na Gunstore pojechać. Wiesz? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby na takim serwerze grać. Strasznie dużo respów jest. Drao Castro, myślę, że Draskańsku. To jest taka wioska. Och. Giero, daj znać jak wbijesz, nie? To cię dodam do naszej grupy, super. O, jesteś. Widzę was. Ale jeszcze nie w grze. No. Na Altisie to nie jest takie złe, wiesz, to jest bardziej już takie wtedy jak DayZ, takie, znaczy wiesz, że masz nie ciągłe strzelanie, tylko jednak musisz krążyć, wiesz. A przy okazji masz podnoszenie się nawzajem, więc nie jest tak gównianie, że wiesz, że nagle cię ktoś zastrzeli i koniec. Plus masz te capture base, które gracze dość ściągają na siebie i wiesz, może być jakaś akcja, myślę, że może być to ciekawa rozgrywka. Bo muszę po skałkach, to jakiś szybszy samochód by mi się przydał. Zrespiłem się martwym. Lobson, no raczej będziemy z Kasią na PGA. Muszę tam jeszcze napisać, kiedy to jest, wrzesień, październik, kurde, to już za niedługo. Jesteście już na tych? Mogę dodawać? 14 sekund. Giero invite. Grubokrojony ogar, co? Nie, już tylko stream ogar. Jadę moim tym, moim samochodzikiem wesołym. Gdzie jestem? Och, kurwa. Do inforu, no. Bluforu. Ty wiesz co, ja mogę do miasta, weź się zabij, ja podjadę do najbliższego miasta i się zrespisz na mnie. Ja okay? Jestem obok capture base, to może to na mnie. No to ja na tobie, to czekaj. Sprawdzę jak to się robi samochodem w ścianę. Jebnie. Nie, bo silnik jest uszkodzony. Czekajcie, gdzie on ma bug? Czy to tak działa? Odrzutowce mogły być. Chyba tak. No, na Altisie, kurde, odrzutowiec jakby był, to by było niezłe. Dobra, siedź w tym mieście, to ja się na ciebie zrespię. Poznań Game Arena będzie w tym roku we Wrocławiu. To kurde. A co, ktoś zapytał, gdzie będzie Poznań Game Arena? W tym roku? To by najlepsze pytanie by było na świecie, powiem wam. Dobra, a tu się łatwiej zrespić na sobie na tej mapie. Nawet jak będzie 100 graczy, to się łatwo na sobie zrespić. Ja się grubokrojony dodam, okej? Okay? Jeszcze nie widzę. Kurde, tylko samochodu nie ma. Nie macie grubokrojony, wiesz? Samochodu mówisz, nie ma.
Nie, może musi być samochód. Jest, dobra. Jest kład za mną. O, jest kład. Grubokrojony, mów coś do nas, co ty robisz? No co, ogarniam wszystko. No, ale jesteś w rzeczy, cię nie ma. Jestem. To się dodaj do grupy i zrespuj na nas, bo zaraz wyjeżdżamy z miasta, musisz tu już być. Później ze streama ogarniesz, jak już będziesz zrespiony. Dobra. Gdzie jesteś, Giero? Przy hatchbacku. Broni szukam. O, mam broń, dobra. I granata. Masz broń? Nie wiem, zaraz zobaczę w kładzie, wiesz. Nie, tu jest szukać. Stink. To na pewno coś lepszego znajdę, albo takiego samego, bo nie ma gorszej broni. Nie no, Stink jest dobry chyba. Czy nie? Mam Stink. No nie, to jest jakiś gówno. Piszonowiec taki. PDW! No, chodź. Czekaj, granaty jeszcze. Chyba mi armę skraszowało. Chodzi do mnie? No idę. Chodź, Giero. To ja biegnę, a ten ucieka, no kurwa. Spokojnie. Tylko że to jest na środku soli chyba tylko. A nie, ona jest tam z boku, dobra. Mamy 5 kilosów krzakami. No, na kopalnię soli jedziemy. No. Ale w zupełnie innym celu niż normalnie. Jak się tu rozbijemy, stary, to tu nie ma czegoś takiego jak naprawa. Mogliby dodać na Antislave takie rzeczy jak misje. No to mogło być wszystko by fajne. Mogli dodać, tylko że nie umieją, nie? Albo że niby serwer za bardzo obciąży. A i mózg obciąży. Na Azylum fajne są rzeczy. Tam się fajnie, kurde, tam mają zajebiście to rozwinięte, wiesz, mają... Kurde, możesz być, jak nie chcesz być policjantem, możesz być tym vigilanti, wiesz, łapać przestępców, tylko ich skuwać, policji oddawać, nie, to jest wszystko skryptowane. Mechanik, taksówkarz, no. Normalnie masz licencję taksówkarza, sobie bierzesz jako skill i możesz brać od ludzi te, wiesz, SMS-em wysyłają, że chcą, poproszą taksówkę, nie, no i jedziesz po nich. Fajne. Jak się nazywa? Asylum. To jest taki amerykański serwer, amerykańskie serwery są 4 na 100 osób. Każdy jest na 100 osób i jak jest wieczór, to stare wszystkie są zajęte, 400 osób tam gra. Czekaj, skręciło mi koło, wiesz? Nie wiem, czy nie przywalić jeszcze raz w coś. Przywalę słupek. Nie, lepiej nie. A ty, grubokrę, nawet nie siedzisz z nami, co się wypowiadasz? Powiedz mi, już przywaliłem, teraz będzie dobrze. Ostatnio jakby zrobił Breaking Point, jakby przywalił drugi raz. Nie pamiętam, to by musiało być 100 lat temu. Nie no, przed moim wyjazdem. No to stary, chyba z miesiąc temu, to ostatnio. Myślę, że ja pamiętam, co ja miesiąc temu robiłem w grze komputerowej. No trochę wolniej jedziemy. No i tam na czacie gadają, że coś o Ifrycie, coś mu się stało. Bo jeszcze na streamie Blacka? Nie. Tak piszą. Krupnika byłem na chwilę. Krupnik? Tam. To jest Krupnik? The Krupnik. Krupnik Games? The Krupnik? No. Kto to jest? Typ taki. U mnie moderator. Ogarnięty tak. Dość typ. Na chwilę muszę się wyciszyć, minutka. Spoko, jeszcze mamy 2,5 km. Ale obawiam się śmierci. Szczerze, Giero zginie na bagażniku, bo przecież... Daj zapkę, jakbyś mógł. Daj zapkę, ja ci dałem zapkę. Po prostu ją zaakceptuj. Bo mnie wywaliło, wie, no i co nie, z tego? Jak masz zapkę?
Takie stare persistent grupy tu są, rozumiesz? Persistent. Nie mów mi o takich trudnych słowiach, bo nie wiem, co to znaczy. No. Kurde, nie, mission ended, ktoś tam jest. Zaproś mnie jeszcze raz do grupy, bo nie mam. No jesteś. Cancel event, jeszcze raz ci dałem. No nie, jak nie będzie działać, to musisz czekać. Wygląda, jakby Saul ruchał, to chyba, że się nigdy nie jechali na kładzie z kimś. O ja, ale jestem dłużnik. My nie będziemy w żadnym mieście na razie, ale my zginiemy za chwilę, wiesz, najprawdopodobniej. Niedaleko do miejscowego Agiero śpi na bagażniku, to może raczej paść. A ja pewnie zaraz przed nim, bo siedzę od frontu. To na kładzie to serio was pocisną. Dokładnie. Chyba, że zrobimy tak jak jogurt we śnie, że niby zeskoczył stary kolesiowi między nogami wylądował. A później to nie powiem, co się działo. Ale on to wszystko zrobi z samochodu, normalnie wyskoczył. Tak opowiadał, naprawdę. Co on ćpał? Kto? W ogóle wczoraj chciałem dołączyć do ciebie, Daisy, ale nie dałem rady jakoś. Nie umiałeś mnie znaleźć, czy co? Serwery, co nie wiem. Chciałeś, kurde, mówić, dołączę do niego, a później tak... Kurde, ale chyba nie jestem godzien, nie dam rady, czy co? Serwery, coś tam, nie dałem rady wejść. Nie działam jechać. Ty to nigdzie, ty co się weźmieś zabij. Poczekaj, aż my wrócimy do miasta. No to lepiej ten, bo mam 400 metrów i już zostało zrobione jakieś kilka minut, no nie wiem, 2 minuty temu. Albo tam ktoś jest i lutuje, albo jeszcze sobie zlutujemy to, co zostało, wiesz? Albo zginiemy. To jest najbardziej prawdopodobne. Że ktoś tam jeszcze siedzi, nas zaraz zastrzeli. No, bo oni zazwyczaj kampią tam do końca. Giero, jesteś gotów na akcję teraz? Antyterrorystyczną? Jest w ogóle samochód z działkiem na bagażniku. Odjechał gdzieś. Ojoj. No to Giero, cofamy się do respa. No. Gdzie jest ten helikopter zdauniony, powiedz? Grubo krojony, ty masz mapę. Gdzie jest helikopter, mów. Pod Pyrgos. Pod Pyrgos, ty jesteś daleko od tego, no to my się respimy i zobaczymy, kto się bliżej zrespi. Tak to się musiało skończyć naszą śmiercią, ale nie chciało mi się wysiadać wcześniej i ten. Myślałem, że tak obiadek gdzieś wyskoczy i zabijemy. Ewentualnie się uda. No nie, ja jestem daleko. Giero, ty jesteś gdzieś zrespiony? Giero, ten co poszedł. Ja też się zabijam, już. Odrodzenie, jeszcze raz odrodzenie. Trzeba się gdzieś bliżej, wiesz, bo nie będziemy biegać całej mapy. 2 na 10 mówicie? Nie wiem, ja bardzo nie lubię takiego skradania się, podchodzenia. W żadnej grze tego nie lubię. Chyba, że w tym... w Tiffie. Tiff Deadly Shadows, to kurde, to tak. Czekaj, randomowe miasto. Ci mówię, gdzie... O, jestem! Dobra, spawnuj się na mnie. O fuck, nie zespawnuj się, bo jakiś koleś tu jest. Albo nie, raczej był, bo... Jestem... ...tego nad lotniskiem. Grubo krojony, powiedziałem ci coś, spawnuj się na mnie. Nie mogłem. No to trzeba było poczekać, no stary. Bo ja się, wiesz, zaspełnowałem. Ty wtedy powiedziałeś, spełnij się na mnie. No to się teraz zabij.
Zabijam się właśnie. Jakiś samochód znaleźć. Są za... Coś ty masz z tym mikrofonem, wiesz, przerywa ci ciągle, nie? Ja nie wiem, albo za cicho mówisz i ci nie wyłapuje, albo ten, urywa ci wyrazy i zdania. Wiesz, bardzo słabo to jest. Nie widzę samochodu żadnego w tej wiosce zasranej. A z buta raczej biec nie będę. Wracam się. Zobaczę, czy ktoś jeszcze nie jest do grupy do dodania. Wujek samo zło. Dawid.pl, kurde, Tori. Tori jest. Tori? Siema, Tori. O, siema, siema. Dodałem cię do grupy, wiesz? Nie powiedziałem, nie spawnuj się na mnie, tylko że się nie zaspawnuje na mnie, bo jest koleś. To nie znaczy, że się nie ma spawnować. No, no jestem w tej wiosce. Ja na zdalniony helikopter jadę. A którędy ty jedziesz? A nie to jest, kurde, bliżej jeszcze, fuck. No szukaj grubo krojony tego pojazdu. Do auta. Jadę se tu nią. Wioski są najgorsze. Nie wiem, jakiś transport jest, trzeba jest, znaleźć. Jest pick-up, jest pick-up. Dobra, biegnę do ciebie już. O, dobra, jest na soki. O, zginęliśmy, nie? No ta, wjechaliśmy w typów na ten i oczywiście nas wysadzili, bo mieli jakiś duży kaliber. Gdzie tego pick-upa masz? A tam. Zew, no mam. Zew cygana. No, kradniemy. Takie rzeczy to ja widzę z kilometra. Możemy dać kłada do pick-upa. Tak, do bagażnika. Co tam w bagażniku fajnego? O, chodź, tu masz jakieś katiby, tu masz, jakbyś chciał. No, to jest gówno, to co jest tutaj. Już wolę katibę. O, z optyką nawet. U kurwa, jaka fajna optyka. Pokaż. No, RCO to jest, albo coś. Helka! Dobra, to mi daleko. Dawaj no tego właśnie... Dwie są helki, lol. Ja mam naprawę, ale nie mam paliwa. Biorę, jedziemy do ciebie. Dwa helikoptery, tak. Na górę jedź. Paliwa potrzebujemy, biorę. Tak? No ja na razie to wsiadaj, obstawimy, najwyżej ktoś pojedzie pod paliwo, wiesz. No to czekaj, ja mogę pobiegać trochę po domkach. On tu gdzieś pojedzie na bank. A tą jedną helkę już zwinęli, Tori, tam jesteś? Co się tam dzieje? No właśnie mi zwinęli spod tego. Ale co, odleciała? Tak. Nie no, wisi, może zgarnę tego. Grubo krojony to się nazywa północ, wiesz? Na północy, no. Chodź, Giero, wsiadaj, pierdol to, bo stary, zanim dojedziemy, to nam zwiną drugą, no, bo będzie szukał kanistra, nie wiadomo po co. Możemy ją nalać. Zajebiste, mam optykę w tej katibie, mam RCO, kurna, na wypasie. Mówcie mi, gdzie mam jechać, bo nie wiem. Dobrze jadę. Dowodnikiem, o. No teraz w lewo musisz. W lewo, no. Znaczy ja wiem, gdzie ja mam jechać, tylko gdzie jest droga, mi powiedzcie, bo... Aha, no to w lewo, no. No w lewo, w lewo. No ja pierdolę, jakoś to muszę wyminąć. Tą śrutową? Tak. Tak, tak. Tu jest jeszcze jedna śrutowa tu. Może ta lepsza. Dobra, no ta lepsza będzie, tak, no. Tak, no to ja widzę mapę, czy wy widzicie mapę? Weźcie mi, powiedzcie. Bo wy widzicie mapę, a ja muszę drogę wam mówić, tak? Prądy jedziemy. Żeby było najlepiej. Dobra, ja teraz będę nawigacją będę. Teraz będzie w lewo. 50 metrów w lewo. No popatrz. Tylko teraz już nie możemy dać dupy. Trzeba wysiąść wcześniej, obstawić ten teren i... Uważaj na niebezpieczny zakręt. Ja nie mam broni, nie? Co? No. Znaczy mam pistolet. Ale respawnić. Dobra, już tam ja mam w waszą broń. Stronę się będę zmierzał. Dobra, ja idę się napić i zaraz wracam.
Tu te samochody jakieś wytrzymalsze są. Zauważyłem, że to w ogóle od serwera zależy wytrzymałość samochodów. Nie wiem, czy oni im hapsy ustawiają na serwie. Czy może jakiś rodzaj damage'u, jaki oni zbierają, ale... Jest duża różnica. Na niektórych serwerach wystarczy, że się lekko stuknie. Odpada koło. A na niektórych można jeździć, kurde, po największych dziurach. Trochę na wschód, o dobra. Wiem. Trochę na wschód, to mam. Jesteś taką nawigacją, że po prostu koniec. Wyrzucę cię przez okno. Jakbyś był na szybie, to on cię wziął po prostu i wyrzucił przez okno. O, już nie ma helpi. No to trzeba szybko tam lecieć, bo ją właśnie naprawili i zatankowali. Co nie znaczy, że odlecieli. Nie no, właśnie jak helka odleci, to dopiero się misja znika. Tak? No. Tak, jak to nic się uniesie. Ale lód tam będzie jeszcze. Jak to nie ma lutu? Z NPC-ów. Z NPC-ów tylko Sting leci. No, RPG lecą, plecaki. I Titan bez amunicji. Dobra, nie wiem, damy radę, coś fajnego znajdziemy, czuję to. Ja mam Titana bez amunicji, jakbym miał... Szukajcie coś na mapie, czy nie ma jakichś dodatkowych tych. Jak się namierza tym Titanem, wiecie? No... Zależy, czy to jest ziemia, czy ziemia, powietrze. Ziemia, powietrze. No to po prostu celownikiem nad Helkę i tak jakbyś chciał strzelić w nią. I on zacznie namierzać. Ale co, Titan przeciwlotniczy też jest? Tak. No. Ale te się naciska sam namierza? Nie, no... No, celujesz, nie? Tym celownikiem z Titana na Helkę, tam sekundę, dwie, naciskasz myszkę tak jakbyś chciał strzelić i on i Titan zaczyna namierzać. A to dziwne, bo zawsze się namierzało Titanem, samochód się namierzało, naciskało T, on namierzał. Patrz. Coś tu jest, jakieś samochody zdesynchronizowane, koleś tam jest. O, i ktoś tam biega, aaa! No. Jest tam typ za samochodem, widzicie go? No. Jest po lewej na dole. No jest, widzę. Dostał chyba? Nie. Wiecie co? Może by ten samochód mu ostrzelał. W ogóle ostrzelajcie mu samochód, żeby nie uciekł. Chyba ja strzelam po kołach. Pod kołami prawymi leży, wiecie? Ja się tu czołg przetaczam. Nic, jak coś to mnie podniesiecie, co? Okej? Okay. A podchodzę, osłonię cię. Dobra, zabity. Zabity? Tak. Giero. Dobra, to był jakiś z nich chyba, albo ktoś jeszcze inny, co tu przyjechał. Dobra, ten na przykład ma pas bojowy i to jest fajne. Ma wojskowy ciuch, też jest fajne, bo wojskowy się chyba więcej niż maskę. No, dobra, chociaż chyba nie, może. MXC ma. MXC mi niepotrzebne, ta Katiwa w sumie gówniana jest, nie lubię Katiw. Vermin z jakimś optyką tutaj jest i tłumikiem. Kolejny MXC. To jest hatchback sportowy, będziemy z Tytunią jechać tutaj. Tylko gdzie mamy dojechać? Gun Store jest na północ, idziemy? No, można. Chociaż on jest unoccupied. Było, że aircraft, wiesz, że oni mają te helki pograne. Nie, dobra, wbijajcie. Pojedziemy do Gun Store, zobaczymy czy tu są takie same przedmioty, czy lepsze, czy gorsze. No ja bym był za tym.
Za Stratisem, nie? Tak? No. No nie, bo na Stratisie jest trochę taki burdel, non stop jest... Znaczy to można wbić na taki właśnie, gdzie jest mniej ludzi, nie? Nie ma mniej teraz, ja patrzyłem, jest dużo. Ta mapa, wiesz, to ma swój urok Altis na takim, że jest spokojniej, że naprawdę, że masz akcję tam, gdzie wiesz. To trochę słabo, że nie mamy szybkiego transportu jakiegoś, bo po prostu... O, co siedzi przed nami? Gdzie widzisz, żeby coś jechało? No nie widzisz? Hemd. A jedzie, jedzie, dobra, wysiadam, wysiadaj. Jest hemd. Dawaj, już. Hamuj. Wysiadać i koła. Ja mam na prawej razie czego. Kurwa. Kurwa, przejechał. Bicie. Zabity. Wujek samo zło, to jest widz. Dobra, ktoś mnie podniesie? Możemy sobie hemta naprawić i hemtem jeździć, ale będzie. Nie, on jest cały. Nie ma tak? Rozwalonego. Nie działa. Hang in there, Player Gero revives you. Moi drodzy, revives me, Player Gero. Ograliście Dawid został CSa? Zabity. Graliśmy w CSa. I co? Win? Nie, no 10 razy. Czekajcie, jakie mam wyposażenie? Ja jadę headbackiem. Ja się leczę. To... Ja no jadę pasażerem innym. Hemtem, wiecie? No to podjedziesz do stacji, chociaż nie wiem. Co to było? Coś wybuchło. Nie, to lagi jak mam. No bo się pogoda zmienia, wiesz? Tam wybuchło, jedź do tego wybuchu. Coś tam jest. Czekaj, bo to jest repair pack. Jeszcze go pick up zrobię. Dobra, i wsiadam z powrotem. Dobra. Prowadź, ja zrobię 3 minutki. Albo nie zrobię jeszcze przerwy. Zlutowałeś tego typa? Średnio. On chyba nic nie miał, wiesz? Ale bym go zjechał. Jak ja bym go zrobił? Ja go zabiję. No pisał przecież. Giero. No. Giero go daje. O ty. Zrówko. Dzięki. Co się tam stało? No nie wiem. Ciężarówka na środku pola stoi. Się zespawnowała. Okej, typ ktoś. Ktoś jechał. Jest capture base. O, nie podjeżdżaj do niej, bo cię podpali, stary, no gdzie ty jedziesz? Dobra, jest capture base po drugiej stronie półwyspu, no nie aż tak super daleko. O kurwa. Będziemy tam za pół godzinę. Dobra, jedź tam grubo krojony polami, no suniesz, zaznacz sobie i jedź. Moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break, przerwę reklamową zrobimy i będziemy jechać do capture base. To ja jadę drogami, ja tam będę za sekundę. Tu się może coraz więcej osób robi na tym, mi się wydaje, że więcej osób... Nie, fajny jest ten hem, wiesz, on może jechać, nie rozjebie się na niczym. Teraz więcej osób jest na serwie. Serw jest na 100 osób, ja więc też... jak się tu... Ładuje ekipa, to będzie ten, na bogato. Mówić o hatchbacka? Nie no, nawet dawaj, ja cię nie rozwalę. Dobra, grubokroń, to weź mnie wysać. Ja zrobię przerwę i będę jechał hatchbackiem. 3 minutki przerwy, zaraz wracamy. Dobra, Giero, bierz mnie, a ty grubokrojony jedź tym pojazdem. No, troszeczkę jestem. Tori jest w ogóle na południe. Tori, jedź główną. Gdzie? To czekaj, bo ja biegnę z buta. Ale gdzie dokładnie? Ale gdzie ten koleś? A widzę go teraz, dobra. Dobra, pierdolę go, bo w życiu go nie trafię. Wsiadam do ciebie i jedziemy stąd. A ty grubokrajany, to widzę, że jedziesz w dobrą stronę, co? Dziwne. No dobra. Suniesz, Giero.
To tam pod wodą. Drodzy, jesteśmy z powrotem. Okazało się, że obok nas tutaj na północy zrespił się. Helka leci, widzę na minimapie. Kuźwa leci po niego już. Po lewej kurwa, gdzieś po. Kur. Ja pierdolę. Dobra, pierdolę. Powiem tak. Odsuńcie się. Połem wywali w powietrze. Nie, nie wywali. Engine był na czerwono. To taka militarna baza mała. Chcesz coś prowadzić, bo ty tak... No ja prowadzę, bo ja nie wiem, co wy robicie, kurwa. Ten na południe jedzie zamiast na północ. Co ja? No mnie ty, no, grubo krojony. Ty? Powiedz mi, ty jedziesz na południe zamiast na północ? Albo tak... Bo ja jestem. No nie ty, no to czemu się pytasz, czy to ja? Nie, no bo ty... Bo ja po drogach. Ty byś wcześniej mi mówił, gdzie jadę tym hentem. Bo ja kiedy synku, ja pierdolę. No strasznie to wrzuca. W całej mapie. Dobrze, patrzcie, gdzie Helka leci. Nie. Helki nie widzę. No też. Dobrze, jedziemy chociaż, w dobrą stronę. Nie wiem, bo mam te tak. Synchro takie wynizy. Następny zakręt w prawo. I teraz w lewo następny. W prawo następny. Tam jakaś droga jest w pewnym miejscu, bo musisz tylko do Gansora dojechać. No tak, no i w prawo i prosto cały czas, aż do Gansora. A drewniana droga, znaczy ta betonowa. Musimy mieć piankę, co najmniej. To jest blisko brzegu, więc może nie będzie głęboko. I bez respira tego. Rebrera. Nie, no to jest daleko trochę. Kawałek jest przecież. Ale nie aż tak, jak myśmy ostatnio z Goniem płynęli. Tu nas ktoś zabija, to czuję. No, też tak czuję, że tam ktoś będzie zakupował właśnie sobie. Jest na mapie zaznaczone, że ktoś jest w tym? Nie. Puścił tenko. Jest no player napisane? Jest uncapacitet, coś takiego. No to tutaj, nie? Tak. Dobra, to kto kupuje? Tylko że trzeba mieć 600, a my mamy 300 łącznie chyba, nie? Mam 200. Ja mam 540. Dobra, to ja ci daję, Giero, swoje 100 drop. Wydropiłem na ziemię. Weź to podnieś. Kup tego. Kup ja daję do moje... pływania. A po co dajesz, jak nie mamy już więcej? I co kupić? Piankę na piankę. To. Piankę do pływania. I chodź szybko, wpakuj się do samochodu. Aparat oddechowy jest. Sale, 50%. Jest aparat oddechowy? Ile no. kosztuje? 250 teraz. Bo no to bierz pieniądze od tego, od grubokrojonego i kupuj i aparat, i piankę, i mamy wszystko, co nam jest potrzebne. I wsiadajcie. Kasę. Tylko pianki, bo pianka jest ważniejsza niż aparat. Ja tu widzę piankę, a AF nie ma na to. No to tą, nie? No to AF. No tak, tak, bierz. O, a jak się przyjechał? Giero został zabity. Dobra, ja cię podnoszę. Dzięki. No ale w takim tempie to w życiu, nie wiem czemu, to może jakiś desyn był. Kupuj grubokrojony ty tą piankę i ten. Najpierw piankę, później ten. Zabraknie ci chyba 10 golda, nie? Czy nie? Uwaga, danie z grubokrojony. Wypierdolę cię z tego TS-a, jak się nie będziesz odzywał, wiesz? Grubokrojony. Mam piankę, jest. Ale mów do mnie, wiesz? Ja coś do ciebie mówię, stara, ty cicho. No mówisz, no ale cię nie słychać, no nie wiem. Przestaw sobie TeamSpeaka. No, aparat dechowy 250 kosztuje, mam 240. O. No to sprzedaj coś. Magazyn. Sprzedaj broń swoją, stary. Pistolet albo ten. A płetwy? Hatchback można by było sprzedać. Co z płetwami? O, mundur bojowy, Master Create za 80, weź to sprzedaj. Dobra, sprzedałem już broń. Dobra, kupiłeś ten leader? Dobra, ja już mam wszystko, biegniemy. Chodźcie. Kto został? Dobra, grubokrojony, zostajesz. Naucz się odzywać. Nie zrobiło to na nim wrażenia żadnego, widzę. Tori, gdzie jesteś?
O kurwa, kamień. Z buta trzeba cisnąć. Będzie ciężko 1-4 km z buta wykręcić. Może Tori nas pod... Boże, Tori jest po drugiej... Gdzie ty jesteś, Tori? Ja cię widzę w wodzie, po drugiej stronie wyspy. Czekajcie. Już wiem, czemu grubokrony utknął, bo TeamSpeak'a wywaliło. Ja się na niego denerwowałem, a on miał takie dobre serce. Tak naprawdę to nie jego wina była wina, ale widzę, że on tam dalej chyba siedzi. Jeden, dwa kilometra to nie jest tak daleko. Tylko, aha, bo tu się postacie męczą, no to w dupę. No, nikt się nie odzywa, bo mówię, bo TeamSpeak wywaliło. Teraz to zauważyłem. Czekajcie, aha. Giero, jesteś? Że mogą mówić, tylko nie wiem, czemu nie mówią. Ma grubo kolejny coś strzela. Dobra. Są podpłyn, masz płetwy, będzie szybciej. No nie, szybciej będzie po ziemi jednak, mi się wydaje. Chociaż ktoś, kto to tam wie, może będzie szybciej w wodzie. Płyniemy. Kilometr to nie jest tak ten, ale z płytwami i z tym, z tlenem może się udać. Leciutko do góry podpłyniemy. Tam widać wtedy wszystko z daleka. Pod wodą się chyba postać nie męczy. Znaczy ona się męczy, ale to nic nie robi jej. Ciężarówka, giero. On chyba jedzie do miasta, żeby oni się zrespili. Myślicie? Jeszcze ja mogłem, ale tu bym biegł dość długo, bo górka bym się męczył i tak dalej. Najlepiej to by było tu samochodem podjechać. Podpłynąć, kurde, 200 metrów czy 300. Ale jeśli przeciwnik nie ma tych, nie ma pianek i tak dalej, to i tak nie da rady, wiecie? Co kupiłem za pomocą twojego kodu? Pixel Piracy wciąga, ta gra strasznie. Dzięki. Bulion. Strasznie daleko jest do płynięcia. Gdzie oni są wszyscy? Tori grubokrojony w tej wiosce? Aha, dobra. Nic, płyniemy. Naprawdę warto, te skrzynki podwodne są zajebiste. Pełne luciku, najlepszego.
Maślanka to jest. Bulion wciąga, tylko jak wydadzą kolejnego patcha, który ci save'y wywali. Mi tak chyba zrobi 4 razy, to już ci się odechce grać trochę. Tajna misja, kurde, sił zbrojnych NATO. Podwodna misja. Czemu tej postaci nie brakuje trenu? Bo ona ma, kurde, ten... Ma aparat oddechowy, nie? Ci się powinni zrespić na nim, nie? Na Giero, a nie jechać do niego. Co tam typ był obok ciebie mnie zabił, też miał piankę, ciekawe. New mission, aircraft wreck. Strasznie daleko są te misje, jak się ma jeszcze helikopter, to się można bawić, wiecie? Karyba wielka, myślałem, że to koleś. A może podpłyniemy do dna, żeby nas nie widział, co? Ale ciemno. Co, dostajesz coś za kupowanie z kodem rabatowym? To jest to samo jak Reflink, jak kod piszecie. Jakieś tam zawsze kilka centów wpada euro albo kilkanaście. On ma taką słomkę. Ja próbowałem coś takiego zrobić, żeby słomkę mieć podwodną i to ta się nie działa, to tak, wiecie? Ta słomka... Próbowałem to, jak byłem ostatnio w Grecji. Słomka nie może być z gumowego węża zrobiona, bo ona się zaciśnie, wiecie? Ciśnienie jest za duże. No. No nic nie widać, bo płynę pod wodą. Bym się zastanawiał, co się dzieje. Gorsze jest to, że jak tu ktoś będzie, to nie mamy broni na niego podwodnej, ale on pewnie też nie będzie miał broni podwodnej. Ja wezmę tą skrzynkę i z nią ucieknę. Wiecie? Podwodny świat. metrów do celu. Jak tam chłopaki sobie radzą? Tori i grubokrany w ogóle pojadą, nie wiem, na południe. A nie, jadą drogą do Atiry. Dobra, a tu? Giero buja się po mieście. New mission. Za mało tych misji, ale graczy też nie ma za dużo, nie? A nie, już kurde, cały serwer jest. Dobra. W takiej skrzynce to mogą być super skarby, snajperki. Super fajne rzeczy. Albo nic, zobaczymy. Albo ktoś nam ją podpieprzy. Sci-fi zrobił filmik o oddychaniu przez słomkę i co? Co sądzisz o tym, że DayZ trafi na PS4? No na pewno. Nawet na PC-ta nie zrobili jeszcze. Może kiedyś, bo oni powiedzieli, że za 3 lata. To może za 3 lata trafi, ale chyba jako w ogóle inna gra. Może się będzie nazywać DayZ. Ale na pewno nie na silniku Army, przecież żadna konsola by tego nie uciągnęła. Ja wiem, że Arma w 30 FPS-ach działa, ale to musi być stałe 30, a nie 15 do 30. Dobra. Jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Jakaś barakuda płynie bokiem. Musimy dopłynąć do dna. Przy dnie. Nic nie widzę, gówno po prostu.
Tu jest aircraft wreck gdzieś pod nami. Rzeczywiście jest. Kurwa, jak ciemno. No na pewno. Jak ja mam tu coś znaleźć? Czekajcie, wiecie co? Włączę Nvidia, może to coś pomoże. Chociaż nie wiem. Zauważyliście, że są typy pod tym? Dobra, jest. Dobra, tu gdzieś jest ta skrzynka. Tu jest koleś z płetwą przede mną, widzicie go? Czekajcie, tu jest skrzydło, to chyba będzie tu, bo to ja ostatnio patrzyłem na te skrzynki, one przy skrzydle były. Widzicie, ile tu kolesi pływa? Bo każdy ma taką widoczność jak my, czyli gówno. Tu jest dziób tego samolotu. No nie widzę tu żadnej skrzynki. Przy skrzynki ja tu nic nie widzę, ale może akurat był ten, wiecie. Coś typu... No nie wiem, jakiś kwadrat by leżał na ziemi, bym zauważył. Mi się wydaje, że to tu musi być. Chociaż na minimapie pokazuje gdzie indziej trochę. Na minimapie pokazuje tutaj jakby. O jest, player... nie, player menu. Co to jest, kurde? Czemu moja postać jakoś tak ma czarno? O, czekajcie, czekajcie! Tu nie jest... nie leży ta skrzynka na bagażniku jego? Nie. Pod lewym śmigłem? Widzicie, jak tu pływają inni? Kurwa, ile ich jest? No nie mogę, nie mogę, coś się skurwa. A pierdole, pod tekstury wpadłem, nic nie widzę już. Dobra. No nie, no tak to nic nie znajdę. Patrzcie, ile tu jest ludzi. Szkoda, że nie mogę do nich strzelać. Czy to ryby są? A nie, to ryby. Wy, a może ja się duszę po prostu, no nie wiem, wypłynę na chwilę. Chyba się nie duszę raczej. Tak, zrobimy tak, patrzcie. Jak tak odpłynę od tego wreku i tak na niego popatrzę, będzie widział, gdzie jest skrzynka. Gdzie ten wrak jest, jeszcze raz. No, nie widzę go. Jest, dobra. Czekajcie i patrzę. Nie widzę. Nie widzę skrzynki, kurde. Chodzi ktoś skrzynkę? A jest, dobra.
Dobra, mam ją. Mam ją. Jest po lewej stronie od ogona, widzicie? Leży. Tutaj, gdzie moja ręka. Dobra, płyniemy na nią. Kurwa. W życiu tego nie wyciągnę, jeśli będę miał takie czarne, taką czarną plamę na zamiast tego. Dobra, tu jest ogon. Widzicie, co się dzieje? Jest gdzieś tutaj. No i chuj, no jak tu grać? Ja wiem, że gówno widać, no ale nie jestem w stanie nic innego zrobić teraz. Jeszcze bym ją zaznaczył jakoś. Wiecie, tą skrzynkę bym zaznaczył i bym sobie zanurkował po prostu pod siebie. Nie ma jakichś świetlików podwodnych czy czegoś takiego. Patrzcie, jak tu trzech kolesi pływa. Widzicie to? Ciekawe, czy chłopaki są na brzegu. Ach, są chłopaki na brzegu. Wiecie co? Ja tu gdzieś. Gdzieś tutaj, moim zdaniem. Gdyby mi się tylko to takie czarne nie robiło, to by było lepiej, wiecie, to ja bym to znalazł, to po prostu płynąłbym po dnie. O, dokładnie. No, ale tak to w życiu tego nie zrobię. A, Boże, noktowizor jakbym miał. Ja jebie. Halo, jesteście tam? O, TeamSpeak się włączył. Tori, jesteś? No jestem. Jesteś na brzegu? No. Tu trzech typów obok mnie pływa, nie macie noktowizora? Nie. Kurwa, to ja tego w życiu nie znajdę, wiesz? A trzech typów czy NPC-ów? Trzech typów... A kurwa, w sumie to nie wiem, ale nie strzelają do mnie. Nie no, najgorsze jest to, że ja nic nie widzę. Wiesz, mam czarną plamę na ekranie. O, czekaj, coś się zmieniło. Zmienił się, chyba pogoda się zmieniła, wiesz? Bo coś mi... No, u nas coś się jaśniej zrobiło. I co, widzisz coś? No widzę tą skrzynkę, ale kurwa jak do niej podpływam, to się robi czarno, wiesz? Hmm.
No nie widzę nic, no czekaj, bo piszą, żeby wyjąć rozjaśnienie, ale to nic nie da. Nie ma. No nic nie widać, wiesz? Masz pomysł, co zrobić, żeby ten... Mam tą broń, ale ona nie ma Night Vision żadnej. Jak masz właśnie? Świetlik jakiś masz? Właśnie nie mam, a wy nie macie? Net inventory są, jak masz jakąś flarę? Nie mam, kurwa, nie działa nic. A, ja mam złamane nogi. O nie, ty potrafił parę razy. Wypływam na powierzchnię, teraz tu mi się ciemno. Robi się dzień czy coś może? No taki jasna noc się robi. Nie dziwne, że to jest ciemno jak w dupie. Dobra, na brzegu nikogo nie ma, nie? Ty jesteś Tori, gdzie reszta jest? Tak, gruby został zabity, a Giero poszedł AFK na chwilę. Jest Capture Base jest obok ciebie, nie wiem czy widziałeś to? Czy nie? Strzelają typy jak coś. Z drugiego brzegu. Ze smugaczy. Masz jakiś zestaw ten leczniczy? Leczniczy? Średnio. Może mam, może nie mam, nie wiem. Próbuję wcelować w tą skrzynkę, wiesz, i wpłynąć w nią, ale ja nawet nie wiem, czy ja jestem już na dnie, czy jeszcze nie, wiesz. To jest mój problem. A co dopiero kurwa trafić w nią? No ale w dupę to z takim graniem. Dobra, wypływam, wiesz? Pierdolę to, idę do ciebie. Dobra. No bo to nie ma sensu, może jak się rozjaśni to będzie sens tu w ogóle nurkować, albo no z noktowizorem to by miało... Czekaj, ty pod wodą dopływaj. Nie wynurzaj się tak całkowicie. Nie da się, po prostu nie da się. Gruby jest na TS jak coś. Co tam grubo krojony? No, jadę do was. Uważajcie, bo tam Helka... Masz Capture Base obok siebie, nie wiem czy widzisz to. No właśnie. No, dlatego Helka tam lata. Trzeba by się było do Gunstora cofnąć po tego. A tam są kamperzy. Po... Aha, to oni strzelają? No. Ale tam do tego Capture Base nie dam rady podjechać, bo tam Helka lata. No to nie podlatuj. Ja słyszałem tą Helkę tutaj. Ta Helka ogólnie krąży pewnie. Z CKM-em jest. Do mnie te walą. Tori, te smugacze do ciebie skąd walą? Z drugiej strony zatoki? Ja tam podpłynę pod wodą tak. Może, co? A po co? No, ja tam nie dostrzelę tak strzelę. Czy inaczej. No ale ja dostrzelę, no z czym nie wiem o co chodzi. No ja dopłynę i ja dostrzelę, nie? Okej. Okay. Myślisz, że do mnie ktoś strzela? Nie. Dobra, ale mam 400 metrów. Trochę chujowo Helka z tym, wiesz, podwodnym. Nami. Mnie raczej nie zobaczy. Ja mam te świetliki, mogę ci dać. Gdzie ty masz te świetliki? No jadę, kilometr od was jestem. Strzelasz no w wodę. Dobra, to weź do Toriego, podjedź i dasz mi świetliki. Ja stary wrócę, rzucę świetlik i to zbiorę. Cetunion do was tam cisnę. Nad tobą zawisła Helka są. Tak. On do mnie strzela? A, nie, nie do ciebie, do tamtych typów. Nie NPC-ów? Nie no, tych co kampią do tych na, po drugiej stronie, stodze. Aha. Grubo krojone, musisz blisko brzegu podejść, żeby oni nie zobaczyli za bardzo mnie, wiesz, że ja tu jestem nurkujący. Ty mi możesz świetliki do plecaka wsadzić, czy na Wastelandzie się nie da?
grubego chyba walą. No walą. Nie daj się tam zabić. Ano. Dawaj, podjeżdżaj furą na pełnej. Rozwalona jest. Aj. A tam ty mnie jakiś zabił normalnie. Zabijesz tego typa? Czyli co, ty zginąłeś czy nie? Bo ja żyjesz grubokrony. Wie, biegnę do ciebie, ale tam wcześniej mnie typ zabił. Tak, zabiłem go. Stałem sobie. Chyba strzelają ten... do mnie, strzelają do mnie. Jak chcę wypłynąć z wody. Za kamieniami gdzieś się wyłonię, wiecie? Bo to... I tu na ten. Na zachodzie też były typy. O kurwa, zaraz mnie trafią chyba. Dobra. Do mnie ktoś musi z tymi świetlikami podbić. Już biegnę, biegnę. Ja mam dobrą optykę, wiecie, ja bym mógł tego typa zastrzelić. Jesteś? Wywalam cię. Gdzie ty? Na ziemi. No, a gdzie one będą? Nie widzę ich. Gdzie na dałeś? Ziemi cię wywalam. Tu się w ogóle tak da? Wraca helka. Dobra, odsuń się. Za kamienie się chować. Dobra, wyrzucam broń na podłogę, bierzcie ją i z magazynki do niej. Nie bierz ją. Ja tu mam MK20. Dobra, bierzcie to, bo ona ma dobrą optykę, dacie sobie radę. Dobra, z ja biorę. A ja wracam do Underwater, rzucę tam ten świetliki i chyba, że się nie da. Ale mam zielone światło, to mam nadzieję, kurde, no nie będę próbował, bo się skapnę, że jest blisko tego, jestem, żeby ten, żeby podpieprzyć skrzyneczkę z lutem. Jest dobra. Jest ryba, to niektóre te ryby wyglądają jak ludzie. Tak, nie wiem, gdzie oni są. Mieliście grubokręty, miałeś przed twarzą, tam gdzieś za skałą. Że jak strzelają, to widać, wiesz, błyska się. Zaraz nie strzelają. Nie da się są? O kurwa, nie da się. Rzeczywiście się nie da. Nie da się świetlić. Tobie stąd... Aha, nie damy rady tak daleko dorzucić. Na 300 metrów to nie dorzucisz, ale spróbuję wyjść z wody. Nie rzucić. Kurwa. No to nie wiem, no to dupa. Nie mam pomysłu, jak to zrobić. Dzień by się musiał zrobić. Nastaw na co jest. No o, strzelają, nie widzisz? Ja widzę tego typa. Ja potrzebuję tą swoją broń z powrotem. Niech ją ktoś na ziemię odłoży. Ja podpłynę do niego. Albo dajcie mi coś na blisko. Wiecie. Ja podpłynę do niego pod wodą i go zajebię tam z tego. Jest, leży. Leży? Leży. Dealerek, no to ciekawe, kto to jest dealerek. Co? Nie, no to na pewno nie jest twój widz. Na pewno dealerek to nie jest mój widz. Co, weź giera przerzuć. Czekaj, zobacz jak to wygląda. To by było zajebiste, jakbym takie świetlika wrzucił. A, Giero, nie wiesz jak się świetliki pod wodą wyrzuca? Tak granat chyba. Właśnie nie da się. Ja spróbuję z... A wy jeszcze tego nie wzięliście? Tego Underwood? Nie da się. Nie, MK. Wiesz. MK20. No chyba pojebało cię, oddawaj mi moją broń. Kurwa, weź MK. Słuchajcie, bo to jakoś... Czekaj, lagi mam. Grubokrony. Katypka na ziemi i tak. Już ci daję, czekaj, bo nie mam, tylko widzisz. Laga mam. Okej, są. Nie mogę ci dać, bo laga mam strafnego. No dobra, to 3 minutki przerwy, 5 minutes break. Zaraz wracamy, moi drodzy, ze streamem. W czasie grubokrojnym.